Ryszard Marciniak. Dnia 14 listopada 2013 roku nastąpiła tragedia w Jankowie Przygórskim, wybuch gaz. Byłem wtedy w tym dniu z żoną wraz z rocznym dzieckiem. W momencie po samym wybuchu zaczęliśmy uciekać. Uciekaliśmy, najbardziej baliśmy się o życie tego najmłodszego, rocznego dziecka. Zostaliśmy poparzeni. Został zniszczony nasz dom, spalony. Już pierwsze chwile po tym zdarzeniu bardzo nas jakby psychicznie zniszczyły w ten sposób, że nie wiedzieliśmy jak podejść do całego tematu, gdzie będziemy mieszkać, jak z odbudowaniem tego domu, jak z odszkodowaniem, kto się tym zajmie, gdzie się zgłosić. Uznaliśmy, że musimy znaleźć firmę, która nam pomoże. Znaleźliśmy taką firmę. Musimy przyznać, że od samego początku pomagała nam w dokumentacji, w zasadzie przejęła ten cały ciężar tych wszystkich jakby uzgodnień, dokumentacji, jakby przejęła to do swojej firmy, także my mogliśmy się jakby leczyć w tym momencie. A oni zajęli się tymi sprawami. No jesteśmy im wdzięczni za to, że pomogli nam. Także myślę, że w takich chwilach powinno się pamiętać o tym, że my musimy mieć czas na odpoczynek, a ktoś musi za nas zrobić te rzeczy, które nie można odkładać na później. Trzeba je po prostu też robić od samego początku. I dlatego taka firma jak Prefekto znalazła się w odpowiednim miejscu. Dziękuję. Arkadiusz Owsiany, dyrektorka rozsprzedaży Kancelaria Odszkodowawcza Prefekto. Kancelaria powstała, aby pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach. Jeśli chodzi o tragedię wybuch gazu w Jankowie Przygodzkim, mogliśmy zaangażować wszelkie środki oraz biegłych rzeczoznawców, aby pomóc osobom poszkodowanym. Cieszy nas fakt, że nasi klienci są zadowoleni i że mogliśmy im pomóc.